fan sportu Michał Tuszyński, witam, a ze mną jest Michał, wampir Pasternak. Witamy, witamy. Pozdrawiam wszystkich, a przede wszystkim pozdrawiam waszego nie operatora, tylko... Redaktora? Redaktora. A to możemy od razu od tego tematu zacząć. Ja uważam, że on gdzieś tam cię niedocenił. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo wiem, że gdzieś podobno miałeś jakieś pretensje, że może nie do końca... Ale ja nie miałem pretensji, nie to, że mnie nie docenił, tylko uważam, że nie w rzetelny sposób przedstawił walkę, w której ja brałem udział i wypowiedziałem się na temat jego pracy. Tak jak on się wypowiedział na temat mojej, ja mam prawo do tego, żeby się wypowiedzieć na temat jego. On tego nie zrozumiał i zarzuca mi brak dystansu i tak dalej. Ale pomijmy ten fakt. Nie, panowie, musicie to przegadać. Musimy to wyjaśnić w oktagonie. Czekamy, czekamy, czekamy. A ja muszę przyznać, że jestem zaskoczony, jak usłyszałem twoje słowa, że tak naprawdę ty teraz już nie jesteś zawodnikiem, ty jesteś youtuberem. Cały czas gdzieś się mogę się z tym pogodzić. Nie no, to już od dłuższego czasu wiadomo, że jestem youtuberem. Ja od dłuższego czasu się z tym nie zgadzam i się zastanawiam, czy jak się o tym mówi, to też jest cały czas możliwa droga w drugą stronę, że możesz do tego takiego sportowego, zawodowego MMA wrócić. No, dopóki będę miał możliwość toczenia walk w organizacji freakowej, a tym bardziej w organizacji Fame MMA, to nie chcę wracać nigdzie. Ty jesteś obrażony na to sportowe MMA przede wszystkim nie za to, jestem, że jest niedofinansowane? Nie jestem obrażony, tylko wiem, jakie to jest jak to trzeba ciężko pracować, ile trzeba przejść i wiem, jaka to jest ciężka praca, dlatego ja chcę ciężko pracować, ale chcę też, żeby to się przekładało na moje wynagrodzenie i na to, żeby mnie ktoś w końcu docenił, bo uważam, że w naszym kraju zawodników MMA się po prostu nie docenia. Ty tutaj czujesz się doceniony? Tak, bardzo. Dobra, a czy ja, jeżeli powiem, że walka z Pawłem Tyburskim to dla ciebie jest wyzwanie sportowe, to ty się z tym nie zgodzisz, czy się zgodzisz? Oczywiście, że się zgodzę, bo walczymy w K1 i uważam, że Paweł jest dobrym zawodnikiem w tej płaszczyźnie. Także nie będę czarował, że nie jest dla mnie żadnym wyzwaniem. No nie. Ja dziś nie ukrywam też, że mówiłem Pawłowi Tyburskiemu o tym, bo wiele osób od pewnego czasu mówi, że jak szukać w tym świecie freaków zawodnika, który mógłby się odnaleźć na przykład w takiej organizacji jak KSW, to jest to na przykład Paweł Tyburski. Też Arek Wrzosek mówił, że gdyby trenował tak jak zawodowcy z zaangażowaniem regularnie, no gdyby, wiadomo, to mógłby w KSW się znaleźć, ty byś się pod takimi opiniami podpisał? Ja uważam, że Huber Miściwojewski, gdyby dobrze trenował i spełniałby to wszystkie oczekiwania, to mógłby trafić do KSW. Wiesz, no ja nie lubię rozmawiać o tym, co jest gdyby, no. Ja lubię rozmawiać o rzeczach realnych, kto się nadaje lub nie, a nie patrzeć na to i wyobrażać sobie, co by było, gdyby on jeszcze robił to, tamto. Ja to rozumiem doskonale, chciałem ciebie zapytać o to, co kiedyś powiedział mi Artur Szpilka, potem jak wszedł w świat freaków. On powiedział, że zdziwiło go to, że tutaj na konferencji, czy na takim evencie jak dziś, muszą rozdzielać ich ochroniarze, a potem widzi te same osoby gdzieś tam na zapleczu, kiedy mijają się i tak naprawdę nawet na siebie nie spojrzą. To jest też coś, co tutaj dostrzegasz, bo na pewno masz jakieś swoje przemyślenia. Ja dostrzegam to troszeczkę inaczej, bo ja w momencie, gdy siedzieliśmy tutaj, to Meduza miał straszne spięcie z kolegą, którego nawet ja nie znam. Znaczy nie znam, no przywitaliśmy się, porozmawiałem z nim chwilę, ale nie jestem w stanie powiedzieć, kto to jest, jak się nazywa. I to nie było udawane ani nic. Oni realnie mają do siebie jakiś problem i ja to widzę w trochę innych barwach i trochę innym świetle. Może Artur akurat, wiesz, no widział coś takiego, ja... No wiesz, też druga sprawa jest taka, że oni gdzieś się pokłócą i tak dalej, ale nie będą tego rozwiązywać gdzieś zaraz, obok i tak dalej, bo po pierwsze będzie nałożona kara finansowa przez organizację, a po drugie nie zarobią pieniędzy. No przecież to chyba też mają coś w głowach i niektóre rzeczy potrafią zrozumieć. Ja ostatnio właśnie czytałem, jak Mike Tyson w swojej książce pisze o tym, że trener Kaz D'Amato mu gdzieś tam jak spał, szeptał do ucha, będziesz mistrzem świata. Moja prawda. Chyba, jeżeli chodzi o tytuł, to teraz nie przekomuję. Tak, moja prawda, Mike Tyson, tak. Ale to nie o to chodzi nawet. Chodzi mi o to, że ty ostatnio w jednym z wywiadów powiedziałeś, że nie jesteś, bo to jest taka moda gdzieś teraz, potęga podświadomości, nie afirmacja i tak dalej. A ty książki w ogóle i takiego podejścia też, jeżeli chodzi o te
potęgę podświadomości, tę siłę naszego umysłu? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Ja mam chyba to naturalnie. Ja nie muszę czytać tej książki i wprowadzać ją do mojego świata. Jeśli ja miałbym, na przykład mnie bardziej zainteresowały podcasty typu psychologia, którą warto znać, Zen Jaskiniowca i tego typu rzeczy, a ta książka no, nie dotarła do mnie. Do mnie bardziej dotarło to, co ci ludzie powiedzieli w podcastach i z tym się bardziej utożsamiam niż tym, co było napisane w tej książce. No. Słuchaj, to tak jak serial, nie jest dla każdego i książka też nie jest dla każdego. No. Każdy jest jakiś indywidualny, no. Do kogoś dotrze, do mnie nie dotarła i mi się nie spodobała. Nie jest to top moich książek. Michał Pasternak, Jakub Kulik. Róbmy to, panowie. No tak, no. Kulik, mam nadzieję, że się nie wycofasz, ja? Że jesteś gotowy, że ciężko trenujesz. Czekamy na odpowiedź z drugiej strony, sprawdzimy, bo generalnie to jest, myślę, coś, co bardzo chętnie byśmy zobaczyli. To będzie fajny. Pewnie takie coś było, ale to dopiero będzie cross różnych światów. Michał Pasternak, człowiek ze świata sportu i Jakub Kulik, który z tym światem sportu jest związany, chociaż muszę przyznać, że on oficjalnie mówi, że jest emerytem. On mówi, że jest emerytem. Słuchaj, na mnie też mówią, że jestem emerytem. Nie szukajmy już wymówek. Myślisz, że już szuka wymówek? Jakub Kulik? Myślę, że już ty szukasz za niego. Bardziej tak. Muszę propsować kolegę z redakcji. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, no i dużo dobrej zabawy na konferencjach. Tutaj pokazują, że mamy jeszcze o czymś porozmawiać, ale ja nie lubię o czymś rozmawiać, jak nie mam tematów, ale mam jeden temat na pewno do Michała Pasternaka, bo co ciekawe, ostatnio mówiłem tobie, że widziałem wywiad, którego udzielałeś koleżance, nie pamiętam jak się nazywał ten portal albo kanał, mniejsza o to, więc nie chcę tam nic mówić, ale tam było dużo ciekawych kwestii, miałem wrażenie, że ta pani była w stanie cię kilkoma pytaniami zaskoczyć, a myślę, nie, że jak się... Ta pani bardzo ciekawie prowadziła ten podcast i zadawała pytania, na które naprawdę długo musiałem się zastanowić i powiem ci, że naprawdę byłem zaskoczony w sposób pozytywny i fajnie się tam czułem. To jak ty oceniasz poziom wiedzy polskich redaktorów? Znaczy, dobrze, no, to jest wasza praca i ja nie mówię, że redaktorzy w Polsce są źli, tylko ona prowadziła ten podcast w innym temacie, zadawała inne pytania, zadawała pytania, których ja nie słyszę od was lub słyszę je bardzo rzadko. No. Podać ci przykład? 3 twoje największe wady, 3 twoje największe zalety. No, rzadko się spotykam z takimi pytaniami, pewnie dlatego, że to był podcast, a to nie był prowadzony wywiad po jakiejś walce czy po jakiejś konferencji. Pewnie dlatego. Ja... Ja mogę zapytać na pewno, co myślisz o otwartym sędziowaniu i o takim pomyśle. Wiesz, o czym mówię? Bo się pojawiają takie głosy, że na przykład UFC powinno być tak, że po jednej rundzie wszyscy wiedzą, jaki jest wynik i że to byłby fajny pomysł i fajna droga. Ja uważam, że to by było świetne, bo zawodnik, który by wiedział, że przegrywa 2 rundy, musiałby wtedy iść mocno do przodu i odwrócić całą sytuację. Następna sprawa by była taka, że nikt nie czułby się bardzo pokrzywdzony, może mniej pokrzywdzony, bo by wiedział, że ta runda nie była remisowa, tylko była dla mojego przeciwnika. Uważam, że to jest dobry pomysł, ale czy to wejdzie, zobaczymy. Zobaczymy. A mamy w Polsce problem z sędziowaniem? Słuchaj, no wszędzie tam, gdzie jest praca człowieka, no zdarzają się błędy, no ale czy to jest aż takie rażące? No wydaje mi się, że nie. Ostatnia kwestia ode mnie. Wiem, że może nie jesteś aż takim wielkim kibicem MMA teraz. Sam mówisz czasami, że masz tego MMA tyle, że w domu nie oglądasz, ale jeżeli już oglądasz galę i jest walka kobiet, to idziesz sobie zrobić kawę, czy oglądasz? Nie, no oglądam, a dlaczego miałbym nie oglądać? Jest wiele osób, które mówią, że nie oglądają kobiecego MMA, idą sobie zrobić kawę. No, kobiety są bardzo zacięte i są bardzo dobrze poukładane technicznie, no. Także to jest dosyć dziwne stwierdzenie jak dla mnie. Nie, no... Nie jestem fanem kobiecego MMA, ale nie mogę powiedzieć, że to jest coś, czego nie powinniśmy oglądać, ani coś w tym stylu. To wiesz, sam Mateusz Gamrot oficjalnie powiedział, że on to wolałby, żeby jednak kobiety tańczyły, śpiewały, no, a nie się biły. Nie dlatego, że uważa, że kobiety mają
jednak powinny robić coś innego, no inny sport. No słuchaj, no każdy ma swoją opinię. No, jeśli to jest opinia Mateusza Gamrota, ja uważam, że jeśli mają ochotę, niech walczą. Bardzo dziękuję. Jakub Kulik w strachu. Ja również dziękuję i chciałbym na koniec podziękować przede wszystkim sponsorom. Firma Tom Trans, M-Format, meble dla Ciebie, Royal Collagen, Sirent, widziszwszystko.pl, restauracja Tresola, środowisko miejskie i MGM, najlepsze suple. Wam dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki bardzo.